Witam Państwa serdecznie. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli nasze spotkanie modlitwą, hymnem. Apeluję o odwagę. Musimy ćwiczyć, bo mamy duże zaległości. To, co mamy najlepszego z Wrocławia. Powraca do nas po dłuższej przerwie, nieco w innej roli, ale mam nadzieję, że taki sam. Człowiek przesiąknięty żarliwością, troską, dobrze pojętym niepokojem o to, co się z nami dzieje, co się dzieje z naszym narodem, co się dzieje z naszą ojczyzną. Tym razem, chociaż jest człowiekiem odważnym, nie powraca sam, powraca z obstawą. Zasadniczym i najważniejszym elementem tej obstawy jest szef Ogólnopolskiego Komitetu Poparcia Grzegorza Brauna w nadchodzących wyborach prezydenckich, Katia di Tutti Motocyklisti, 15-krotny komandor rajdu katyńskiego, pan Wiktor Wężyn. Więc osobiście myślę, że kiedy coraz bardziej zohydza się to, co musi się zohydzić i zanim się uświęci to, co się musi jeszcze bardziej uświęcić, w czasie ekstremalnym ludzie prawi, patrioci, jak szumnie ich nazywamy, powinni się rozglądać wokół siebie, kto by tutaj był najlepszy właśnie z nas. Kto jest najbardziej godny do tego, żeby zajmować stanowisko, zabierać głos, nastawać w porę i nie w porę. Dlatego w ubiegłym roku i właśnie zgodnie z tą teorią w ubiegłym roku grupa uczestników Marszu Niepodległości w Warszawie, właściwie bezpośrednio po tym marszu, zwróciła się do Grzegorza Brauna, czy by nie zechciał. Czy by nie zechciał wbrew nadziei, pod prąd, w tych w sumie jednych z najważniejszych wyborów, poddać się jako monarchista, antydemokrata, ale państwowiec procedurze demokratycznej. Grzegorz po krótkim zastanowieniu propozycję przyjął i dlatego tutaj się spotykamy.
chciałem bardzo, żebyśmy się spotkali na Ostrowie Tumskim, tutaj, gdzie wszystko się zaczęło. I to miejsce koreluje mniej więcej, albo dokładnie, z tym, co od długiego, długiego czasu Grzegorz Braun publicznie głosi. Tu się wszystko zaczęło, tu jest najlepsza perspektywa do rozpoczynania kampanii z tą perspektywą 1050 lat chrześcijańskiej Polski. Przed nami w drodze ku prawdzie i wolności Grzegorz Braun. Ja oddam głos najpierw Wiktorowi Węgrzynowi, który przyjechał tutaj z drugiej strony globusa. Jeszcze parę tygodni temu widzieliśmy się pod Chicago, rzecz jasna w Stanach Zjednoczonych. No a teraz tutaj te rajdy katyńskie, które prowadziłeś, Wiktorze, przez lata dają mi takie poczucie bezpieczeństwa, że także i ten rajd teraz rozpoczęty możemy szczęśliwie i bezpiecznie zakończyć. Oddajcie głos. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja będę mówił możliwie najkrócej, bo przyszliśmy tutaj dla naszego lidera, dla Grzegorza. I ja się zdecydowałem bardzo niedawno, taką propozycję dostałem na współpracę z tą, w tej kampanii wyborczej, ale z tego powodu, że znam Grzegorza, znaczy znam go z lektury przede wszystkim, z jego filmów, z jego wypowiedzi. Człowiek odważny. Myśmy takiego lidera jeszcze nie mieli po wojnie. Człowiek, który mówi na każdy temat. Przecież tutaj z Państwa myślę, że duża ilość to są kresowiacy. Temat straszliwy, straszliwie przemilczany. Temat wyjątkowo łajdacko traktowany w PRL od 70 lat. Prawda? Jest nadzieja. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Polaków jest bardzo wiele w Kazachstanie. Trzy pokolenia czekają na powrót. Jeden z kolegów pojechał motocyklem na Kołymę, odwiedzając kolejne łagry. I tam go witało ziemię, którą przywiózł z Jasnej Góry, Warszawy, Katynia. Odbierało trzy pokolenia polskich kobiet. Babcia, łączniczka Armii Krajowej z Lidy. Wwieziona na Syberię, na Kołymę, po łagrach. Tam urodziła się jej córka, wnuczka i one ciągle czekają na powrót do Polski. Prezydent Kwaśniewski jednym dekretem przyznał obywatelstwo polskie Żydom, którzy wyjechali samodzielnie, z własnej inicjatywy, prawda, w 56 roku, w 68 roku, a ci nieszczęśnicy Polcy, których ja spotykam na Kresach przecież tam. Kartę Polaka się im daje, albo nie daje. To jest element też korupcji przecież. Także mamy tego Grzegorza i bardzo, bardzo liczę, bo ten temat jest mi szczególnie bliski, Kresy Rzeczypospolitej. Bez Kresy wszystko, co najpiękniejsze w nas samych, w naszej kulturze, wielcy wodzowie, to wszystko z Kresów. I ten piękny język kresowy, śpiewny, język słowackiego, język Mickiewicza, Piłsudskiego. Także bardzo liczę na Grzegorza. Myśmy zebrali 315 tysięcy podpisów w 2010 roku. Z prośbą o sprowadzenie tych nieszczęśników z Kazachstanu. Chodziło o drobną sumę, bo w końcu 100 milionów złotych nie jest wielką sumą, biorąc pod uwagę, że most przez ścieżka rowerowa w Krakowie kosztowała 34 miliony. Także zróbmy wszystko. Zwracam się do Państwa z wielką prośbą. Drodzy, weźmy te listy, wydrukujmy sobie wśród znajomych, sąsiadów. Poprośmy ich o podpisy. Naprawdę mamy ogromną szansę. Mamy niezwykle wartościowego, dobrego człowieka. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję za to wprowadzenie. Obydwaj przedmówcy otworzyli tutaj dwie perspektywy, w których bardzo chciałbym, żebyśmy patrzyli, żebyśmy widzieli wszystkie sprawy publiczne, współczesne, polskie, doczesne. No, jedna perspektywa to właśnie to lokalizacja, miejsce, w którym się spotykamy, Ostrów Tumski. To nas wprost odsyła do ważnych spraw, które tutaj się wydarzyły, które zostały zainicjowane 1000 lat temu we Wrocławiu, nawet 1000 lat temu z okładem. Jak Państwo pamiętacie, w przyszłym roku 1050. rocznica Chrztu Polski. No to jest ta podstawowa perspektywa. Nie 25 lat demokracji, orzeł z czekolady i takie tam różne konfekcje, produkt polsko-podobny, podróbka, falsyfikat, tylko 1050 lat trwania poważnej firmy. Oczywiście ze zmiennym szczęściem i ze zmienną wiernością samych gospodarzy, nas, Polaków, ale w tej perspektywie na wszystko patrzmy. Ta perspektywa otwiera nas, powinna otwierać nas, no cóż, na pamięć i na liczenie się z tym, że wszystkie sprawy publiczne nie mogą być rozstrzygane tylko w paradygmacie świeckim, nie mogą znaleźć te sprawy szczęśliwego zakończenia, happy endu, rozstrzygnięcia pozytywnego dla sprawy polskiej, jeżeli będziemy chcieli tutaj przykładać tylko te siły ludzkie, którymi my sami dysponujemy, jeśli będziemy chcieli, że tak powiem, tylko prostą mechaniką socjopolityczną, jakimiś urządzeniami PR-owskimi do rozkuśnywania nastrojów społecznych, jeśli to tak będziemy chcieli działać. No i druga perspektywa to jest ta perspektywa nie czasowa, tylko przestrzenna. No mianowicie nie możemy na sprawę polską patrzeć tylko przez ten wąski lufcik, jakiego skraj, w jakim pole widzenia wyznaczają wąsko skrojone post-PRL-owskie granice. Granice jałtańskie, teherańskie, poczdamskie. Jeśli spatrzymy na sprawy polskie tylko w tej wąskiej perspektywie, tak nie przez nas samych, nie przez Polaków, ograniczonej perspektywie, to jest mało. Mnóstwo jest naszych rodaków poza aktualnymi granicami Rzeczypospolitej i my bez nich nie damy sobie rady. Obawiam się ani bez tych na wschodzie, którzy powinni nas mobilizować przez zawstydzenie. Tak, powinniśmy być zawstydzeni tym, jak dalece zdążyliśmy zapomnieć o nich, a zapominając o nich, zdążyliśmy zapomnieć o tej właściwej, dziejowej, nie bójmy się tego słowa, formie misji Rzeczypospolitej. No a z drugiej strony ci, którzy znaleźli się na obczyźnie, po prostu dlatego, że tam szukali lepszego, godniejszego życia dla siebie, dla swoich rodzin, ciągle szukają, nieustannie wyjeżdżają. Ta nowa emigracja, która wyjeżdża za granicę, no bo tamta to w ogóle nie jest emigracja, to nie oni wyjechali za granicę, tylko granica wyjechała za nich w pewnym momencie, prawda? Ale wraz z tymi, którzy tutaj nie widzą perspektyw, którzy po prostu, żeby funkcjonować, muszą szukać punktów oparcia gdzieś na jakichś wyspach, czy hen za oceanem, razem z nimi ubywa Polsce, no po prostu szarych komórek mózgowych Polsce ubywa. Ubywa ludzi rzutkich, bystrych, zaradnych. Sądzę, że bez nich sobie nie poradzimy. No i tak te dwie perspektywy postrzegając, ujmuję to w ten sposób, że dla
pomyślnego rozwiązania sprawy polskiej potrzebny jest powrót dwóch błękitnych armii. Dwie błękitne armie. Jedna armia błękitna tych Polaków, którzy, no właśnie, poza granicami, na obczyźnie. To są miliony i oczywiście ja nie koloryzuję, nie idealizuję. Mam rodzinę, najbliższych mam za granicą, a w historii rodzinnej wiele różnych emigranckich wątków, więc nie ubarwiam, ale realistycznie konstatuję, że to na emigracji właśnie hen daleko nadreprezentatywnie, statystycznie nadreprezentatywnie zachował się typ Polaka z mózgiem niezmielonym na papkę, z sercem niezmacerowanym do reszty, z gryzotami dnia powszedniego tutaj w Polsce. Nam potrzeba tych wolnych ludzi, którzy są poza granicami kraju. Tych ludzi, którzy zachowali poczucie wolności. No, bo my tutaj wszyscy jesteśmy, prawda, chłopami pańszczyźnianymi, w jakiś sposób przywiązanymi do kredytów, do etatów. Tak to jest. Nie jesteśmy ludzi w pełni wolnymi, a jeśli próbujemy być wolni, no to jest tutaj pod dostatkiem instancji, jak właśnie to ramię władzy ludowej, które dzisiaj się nade mną uniosło. Dostateczna jest liczba takich instytucji i takich chętnych Volksdeutschów, którzy będą naszą wolność skutecznie ograniczać. A więc błękitna armia, Polacy z zagranicy. Ja oczywiście używam tutaj literackiej figury. Błękitna armia, państwo pamiętacie, zbliża się setna rocznica. Generał Haller staje na czele, no ale wcześniej inicjuje Ignacy Jan Paderewski, późniejszy premier Rzeczypospolitej, odrodzonej, niepodległej. Inicjuje jeszcze jako, cóż, po prostu wybitny człowiek, artysta, pianista. I oto ze Stanów Zjednoczonych, które jeszcze nie należą wtedy do koalicji państw walczących, jeszcze Stany Zjednoczone oficjalnie nie weszły do wojny pierwszej światowej, no więc nie mogą się mieszać Polacy ze Stanów Zjednoczonych przez granicę kanadyjską, między innymi w Niagara on the Lake, obóz taki, potem ta armia błękitna ląduje i na kontynencie. Później to osobna historia, że zostały w jakiejś mierze roztrwonione, nie w pełni wyzyskane zostały te siły, ten potencjał. No to już jest sprawa polityki w dwudziestoleciu międzywojennym. Tym niemniej bez tej armii błękitnej Polska z całą pewnością, cóż, pewnie nie stałaby na własnych nogach tak szybko, jak się to udało. I kiedy ja dziś mówię o błękitnej armii, to proszę państwa, bardzo proszę, żeby nie szukać jakichś żelaznych, ścisłych analogii. To nie o to chodzi, żeby wszyscy nasi bliscy, znajomi, sąsiedzi, którzy wyemigrowali, żeby jutro koniecznie pakowali manatki i tutaj do nas przyjeżdżali. Nie, chodzi tylko i aż o to, żeby w jakiś sposób włączyli się w polskie życie publiczne. Żeby głos emigracji był w Polsce słyszalny. A to na różne sposoby może się stać ciałem, może się ziścić. To jedna błękitna armia. Druga błękitna armia, no to są ci nasi ludzie, ci Polacy, którzy nie za granicą doczesną, tylko za granicą wieczności, którzy są już w niebie, całkiem zwyczajnie. Polscy święci i błogosławieni. W szeregu tych polskich świętych i błogosławionych mamy przecież także naszych bliskich, najbliższych, naszych dziadków, którzy nie wyniesieni przez Kościół na ołtarze, ale pewnie nie jeden, nie jedna z nas wzdycha w modlitwie już nie za duszę, o spokój duszy tych naszych najbliższych, których jeszcze pamiętamy, ale z taką pewnością, że to oni już mogą orędować za nami, prawda? Więc, proszę państwa, ważna sprawa to jest kwestia polityczna. Bo jeśli my sobie to uświadomimy z całą mocą, że nie wolno nam prowadzić spraw publicznych w oderwaniu od tego kontekstu, bez odwołania się do tej armii
błękitnej, no to to też rodzi dla nas pewne zobowiązania, prawda? To nas też stawia do pionu, to też nas prostuje, to też nam pokazuje, co nam wolno, czego nie wolno, co powinniśmy, a czego żadną miarą nie możemy tolerować. Czego nie możemy tolerować? No nie możemy tolerować pewnych kompromisów, zgniłych, bardzo zgniłych kompromisów. Słynny kompromis aborcyjny na miarę III Rzeszy Hitlera, prawda? To znaczy nie zabijamy wszystkich dzieci, tylko niektóre. Tylko niektóre. Trzecia RP jest na poziomie III Rzeszy Hitlera, jeśli idzie o ten słynny kompromis aborcyjny. Tutaj nie ma różnicy specjalnej, jeśli idzie o prawne sformatowanie tej kwestii. No więc cóż, jeśli my chcemy odwoływać się, prosić o wstawiennictwo tej błękitnej armii na tamtym świecie, tych, którzy są już blisko, coraz bliżej tronu Bożego, no to pewnych rzeczy nam nie wolno, pewne rzeczy nie powinniśmy się zgadzać. Dwie błękitne armie zatem, to jest jeden program, który tutaj Państwu przedstawia, tak? Proszę nie myśleć, że to jest jakieś zaproszenie do emigracji wewnętrznej, że to jest czysta retoryka, figura literacka. Nie, jedno i drugie niesie polityczne zobowiązania, prawda? Bo jeżeli my chcemy, żeby wracali, czy to fizycznie, czy też głosem swoim, czy też swoją siłą nabywczą, siłą swojego pieniądza, żeby wracali ludzie z emigracji do Polski, no to my musimy zadbać o to, żeby ta Polska była krajem nadającym się do życia, żeby była krajem, w którym chce się inwestować siły własne, siły swojej rodziny, majątek swojej rodziny. No, krótka sprawa. Państwo polskie musi przestać zniechęcać własnych obywateli do siebie samego. A z tym mamy dzisiaj do czynienia. Trzy wartości, które pozwalają nam bardzo łatwo i zdecydowanie i niechybnie pozwalają nam ocenić wartość państwa, jego prawowitość i jego skuteczność. Stosunek państwa do trzech wartości kardynalnych. Wiara, wielkie W koniecznie, wiara święta katolicka, rodzina i własność, majątek. Tak? Wiara, rodzina, własność. Jak aktualne państwo postperelowskie odnosi się do tych trzech wartości, jakie traktuje? No byłoby pół biedy, gdyby się państwo postperelowskie nie zajmowało tymi sprawami. To by było naprawdę pół biedy, bo Polacy dają sobie radę. Polacy nie potrzebują, żeby ktoś ich koniecznie prowadził za rękę nieustannie. No ale problem jest taki, że państwo postperelowskie aktywnie, wrogo ustosunkowuje się do tych trzech wartości. Państwo postperelowskie nie tworzy ekosfery bezpiecznej ani dla wiary katolickiej, ani dla polskiej rodziny, ani dla jej własności. Zacznę od tej własności, od końca, bo tutaj nie muszę przywozić drzewa do lasu, jesteśmy na Ostrowie Tumskim, pod Czwórką, o wierze i rodzinie. Nie muszę mówić dużo, o życiu ludzkim już wspomniałem. Państwo nie może tolerować zamachów na życie ludzkie, prawda? Niezależnie od tego, z kim mamy do czynienia. Wszyscyśmy ludźmi, niezależnie od tego, czy mali, czy duzi, czy się dobrze akurat czujemy, czy gorzej. Więc o tym nie będę za dużo mówił, bo to Państwo tutaj na pewno najlepiej rozumiecie, ale o własności. Nie wszyscy, naprawdę nie wszyscy, zwłaszcza katolicy, uświadamiają sobie z całą mocą, jak bardzo aktualne warszawskie państwo, warszawska władza, której nie nazywam Polską, jak bardzo grabi Polaków, jak bardzo ich wyzyskuje. Władza warszawska z jednej strony jest żerantem rozmaitych aktów grabieży, które były dokonywane podczas, kiedy państwo polskie nie miało jurysdykcji na naszym terytorium, kiedy rabusiami byli socjaliści narodowi niemieccy, międzynarodowi sowieccy,
kiedy później przez dziesiątki lat byliśmy pod rządami ludzi, którzy władzę dostali, bo im ją zapewniła Armia Czerwona. Otóż państwo postperelowskie podżyrowało rabunki, grabieże. Owijane to było w bawełnę, prawda? To się nie nazywało grabież, to się nazywało konfiskata, przejęcie, zajęcie, upaństwowienie, to się nazywało nacjonalizacja, to się nazywało. To były akty grabieży i post-PRL to podżyrował. Pieczęć z orłem w koronie została przybita na dekretach PKWN. A więc z jednej strony żyrant, czyli zwyczajnie paser, a z drugiej strony współczesny wyzyskiwacz, aparat wyzysku fiskalnego, a dodatkowo umowy międzynarodowe, w które wchodzi władza warszawska, nakładając na nas i na następne pokolenia materialne zobowiązania. Materialne zobowiązania, które są, no cóż, zwyczajnie, nie do wniesienia. Polacy są zadłużeni na szereg następnych pokoleń. Kto tego dokonał? No właśnie, nie żadni Ruscy, Pruscy, tylko warszawscy. Warszawscy okupanci tego dokonali. Obrócili Polaków w chłopstwo pańszczyźniane, przywiązane do długów i kredytów, trzęsące się o byt własny, własnej rodziny, przyszłych pokoleń, ale to nie ma perspektywy. Otóż to jest właśnie przejawem wrogości warszawskiego państwa do majątności, do polskiej majątności. Z tego powodu, że nie ma bazy materialnej, Polakom trudno jest pozwolić sobie na taką ekstrawagancję, jaką jest patriotyzm i myśl o suwerenności. Nie można być suwerennym politycznie, jeżeli nie ma się zasobów materialnych, no bo po prostu bez pieniędzy nie można egzekwować praw samemu stanowionych na swoim terytorium. Trzeba mieć jakąś bazę. Polacy tej bazy zostali skutecznie pozbawieni. Patriotyzm polski został pozbawiony tej bazy. Gdzie ta baza została jeszcze zachowana? Ano są dwie takie grupy społeczne, które zachowały stosunkowo najwięcej tej niezależności. A to jest chłopstwo polskie, a to jest kler katolicki. To są ci, którzy mogą sobie pozwolić na niezależność, bo coś tam jeszcze mają. Bo nie wszystko ze szczętem zostało zagrabione. I ważna sprawa. Chłop i duchowny katolicki to nie jest człowiek na etacie. To nie jest człowiek na etacie, a zatem on władzy nie podlega bezpośrednio na tyle, żeby się musiał lękać o to, czy dożyje do przedmówka, jak się władza na niego pogniewa i wyrzuci z jakiegoś etatu akademickiego czy biurokratycznego. I otóż, jaki zbieg okoliczności? Właśnie te dwie grupy Polaków, których jeszcze stać na niezależność, polska wieś i polski kościół, stają się atakiem szczególnie perfidnych ataków, obiektem szczególnie perfidnych ataków propagandowych. Właśnie w ostatnich latach, właśnie w ostatnich miesiącach, takie filmy powstają, w których się okazuje, że to właśnie polskich chłopów i polskich katolików szukać należy przede wszystkim, jeśli rozglądamy się za na przykład odpowiedzialnymi za Holokaust, prawda? Takie filmy powstają o zgrozo i o perfidio, powstają za polskie pieniądze. No to są wszystko rzeczy złe i to są rzeczy, które powodują, że państwo polskie nie tylko nie jest suwerenne, ponieważ wyzbyło się swojej suwerenności na różnych etapach, na raty, scedowało różne swoje kompetencje na instancje zagraniczne, to nie z Warszawy się rządzi. No na przykład polską polityką monetarną, polska polityka fiskalna. To wszystko podlega determinantom, które wychodzą spoza granic, których impulsy wychodzą spoza granic Rzeczypospolitej.
państwo polskie nie jest suwerenne i samo działa bardzo intensywnie przeciwko własnej suwerenności. No właśnie, podejmuje zobowiązania, przyjmuje na siebie odpowiedzialność, wpisuje się w plany, które nie są szkicowane przez Polaków i z uwzględnieniem dobra ludzi, racji interesu narodowego, racji stanu. No jak powinno być zatem? Co by tutaj było normalnością? Bo to, co do tej pory powiedziałem, to są rzeczy w przeważającej mierze smutne, prawda? Smutne albo jakieś właśnie ciągle może jednak oderwane od rzeczywistości dla państwa, bo jak mówię o armiach błękitnych, no to jak się to ma do realiów politycznych? No nie trzeba wymyślać prochu. Trzeba po prostu Polakom przywrócić normalność, trzeba oddać im ich wolność na czele z wolnością zawiadywania własnym portfelem, decydowania o tym, na co wydajemy nasze pieniądze. Państwo na dłuższą metę nie jest bowiem silne siłą centralnego budżetu, tylko powinno być silne siłą polskich rodzin. Oczywiście centralny budżet musi być, tylko że on musi być dzielony i wydatkowany na to, co jest istotą państwowości. Jak państwo nie zajmuje się tym, co należy do jego istoty, to się rozprasza na różne bzdury, przepraszam, różne obietnice bez pokrycia. No właśnie, ten stosunek do własności państwa polskiego, no to można jeszcze tak powiedzieć, że to w ogóle są różne przestępstwa kodeksowe. Czyż montowanie kolejnych pokoleń, kolejnych generacji Polaków do tej piramidy finansowej, którą jest system tak zwanych ubezpieczeń społecznych, czyż to nie podpada pod zwykłe oszustwo, czyli nakłanianie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem? Taki jest paragraf w kodeksie karnym. Trzeba ten stan rzeczy zmienić. Co do istoty państwowości należy? No nie wymyślać prochu. Wojsko, policja, sądy, zminimalizowany aparat fiskalny, a zminimalizowany on może być wtedy, kiedy system podatkowy zostanie maksymalnie uproszczony. Różne są pomysły na to, jak go uprościć, no ale generalnie, proszę państwa, właśnie nie dajmy sobie wmówić, że to są jakieś cuda i że to wymaga studiów doktoranckich, żeby wypełnić formularz podatkowy. Jeśli ten formularz jest tak napisany, żeby normalny człowiek nie mógł go wypełnić, no to znaczy, że to specjalnie ktoś to tak zaprojektował, żeby dużo było tych urzędów, a żeby jeszcze przy tych urzędach była cała przecież masa takich egzegetów, takich talmudystów biurokratycznych, którzy muszą to nam, prostym ludziom, po dwóch fakultetach muszą nam to wyjaśniać, bo my sami nie damy rady. Z talmudyzmem biurokratycznym trzeba skończyć, jeśli Polacy mają być wolni. A w swoim czasie byli. Byli na tyle wolni, żeby jeszcze z innymi się tą wolnością dzielić. Żeby wolność była polskim towarem eksportowym na całą okoliczną Europę Środkową, a czasem nawet dalej. Otóż, kiedy się odwołuje do tej pięknej przeszłości, a mam na myśli te czasy, w których, no właśnie, jeszcze bywało stać Polskę na eksport wolności poza jej granice, no to często taką to budzi reakcję, że owszem, może to było tam 500 lat temu, może jeszcze i 400, ale dzisiaj świat się zmienił. Jesteśmy mali, słabi, nieciekawi, gdzieś na uboczu, Polska jest nieważna, suwerenność to jest jakaś fanaberia, nikt dzisiaj w świecie nie jest już suwerenny, więc po co o tym w ogóle marzyć? Lepiej wybrać tę przyszłość, jaka jest, a nie drażnić niepotrzebnie własnych aspiracji przypominaniem tej świetnej przyszłości. Na to odpowiedź jest taka, że to fałsz.
że to właśnie ten pierwsza faza tej wojny, która jest z nami toczona, no to zawsze jest bombardowanie, ofensywa propagandowa. To zawsze się musi zacząć od podkopania ducha i obniżenia samooceny. I to właśnie zostało w Polsce z Polakami, już w dużej mierze zostało to dzieło wykonane. Polacy mają bardzo obniżoną samoocenę, bardzo mało cenią swoją wartość, nie są w stanie dostrzec prostych faktów geopolitycznych. Jakich? No takich, że nie jest to zresztą żadna nasza zasługa, więc z mojej strony nie jest przejawem megalomanii, że o tym wspominam, ale nie da się żadnej europejskiej układanki, a zatem układanki globalnej, pomyślnie poukładać bez Polski. I to jest na dobre i złe dla nas. To ma plusy dodatnie i plusy ujemne. Ale wielki plus dodatni, niewyzyskany, jest taki, że z tego, że nas Pan Bóg tutaj położył na mapie, wynikać mogłoby milion korzyści. Milion korzyści. Gdybyśmy nie byli pod rządami ludzi, którzy jedyną wyuczyli się przyjmować postawę w relacjach z innymi, a to jest postawa klęcząca, tak? To jest postawa klienta. Można by dłużej o tym mówić. Dlaczego Polska akurat teraz ma wielką rolę do odegrania? Teraz, kiedy zaczęła się już tak naprawdę nowa wojna światowa, wojna o nowy porządek w świecie. Polska wchodzi w tę wojnę, każdy powinien to jasno sobie powiedzieć, Polska wchodzi bez przywództwa. Polska po prostu jest zdana na łaskę i niełaskę, a na czele stoją ludzie, którzy już dawno się pożegnali z myśleniem o suwerenności, którzy mają za nic interes narodowy, którzy w ogóle nie wierzą w to, że jest coś takiego. Mają jakieś swoje interesy na względzie, ale myślę, że nie wiążą przyszłości z Polską. Zaczęła się ta wojna, nie daj Panie Boże, żeby kiedy ona się skończy, żeby z naszej winy, za naszego życia, żeby Polski nie było na mapie jako suwerennego państwa. Żebyśmy zostali zredukowani do jakiejś, powiedzmy, do charakteru organizacji o charakterze rezerwatu indiańskiego. Do tego to zmierza, proszę Państwa. Reprezentują nas ludzie, którzy po prostu, cóż, no najwyraźniej, już tutaj nie wnikajmy, kto jest agentem, a kto jest tylko nieudolnym durniem. Ci ludzie po prostu nie robią dobrych interesów w naszym imieniu. Zawierają niekorzystne umowy w naszym imieniu. No i te niekorzystne umowy prowadzą do wyzbycia się tego wszystkiego, co mogłoby być naszym atutem. Do niewyzyskania tych wszystkich możliwości, które mamy. Jeden konkret podam. No, polski przemysł narodowy ostatniego ćwierćwiecza, firmy spedycyjne. Nie było żadnego ministerstwa, nie było żadnych specjalnych programów, kampanii, które by to stymulowały, promowały. No jednak Polacy łebscy jakoś znaleźli tutaj sobie taką szczelinę, taką niszę. Powstały polskie firmy spedycyjne. No ale czy jakaś władza w Warszawie ma to na względzie, ile polskich rodzin żyje ze spedycji, żyje z tego, że no właśnie Polacy dają radę. Potrafią pojechać, zawieźć na czas. Władza się nad tym nie użala. Władza angażuje nasze państwo w sytuacje geopolitycznie dwuznaczne, które powodują, że no cóż, po prostu trudniej jest kupić i sprzedać. Tam, gdzie akurat Polacy jeszcze mieliby coś do zrobienia, gdzie jeszcze mogą konkurować swoimi umiejętnościami i swoją bystrością. Przede wszystkim na wschodzie, przede wszystkim na wschód od Polski. Władza warszawska chce projektować siłę poza granice Rzeczypospolitej, a przecież sama nie kontroluje własnego terytorium i nie chce kontrolować własnego terytorium, czego
wyrazem, bardzo dobitnym znakiem jest to, że no cóż, władza już takie prawo przeforsowała, które legalizuje funkcjonowanie na terytorium Rzeczypospolitej służb innych państw. I ta sama władza, która uznaje to za potencjalnie korzystne i potrzebne dla siebie, żeby jacyś funkcjonariusze z zagranicy tutaj przyjeżdżali, zbrojni, ta sama władza chce eksportować naszych funkcjonariuszy, naszych żołnierzy, żeby tam kogoś ćwiczyli, czy sami podnosili swoje zdolności bojowe. To jest bardzo podejrzane. To jest bardzo podejrzane. Wierzę w to, że może się najgorszy scenariusz nie ziścić. Wierzę w to, że scenariusz, który ja nazywam krótko kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym, to bynajmniej nie jest scenariusz nieuchronny. Dlaczego? No, dlatego, że jest Pan Bóg na niebie i On jest Panem historii i my możemy wróżyć z fusów i ludzie różne mogą mieć plany. Tym niemniej, co będzie jutro, o tym On decyduje, a nie my. I w związku z tym podstawowa kwestia dla polskiej polityki, tak wewnętrznej, jak zewnętrznej. A, no to jest właśnie zerwanie z tym zgubnym fetyszem jakiejś konieczności. Że tak jest, jak jest i w związku z tym tak być musi. Bo rzekomo tak zawsze było. To ostatnie to nieprawda, bo właśnie kiedyś świat był normalniejszy. Tym niemniej tak nam wmawiają, że nie da się. Że takie są granice nam wyznaczone przez doczesność, że taki jest aktualny trend. Liberalne demokracje Zachodu to jest to, co się nam za wzór podaje. Ja wróciłem z drugiej strony globusa, tam witryna wystawowa współczesnej liberalnej demokracji Kanada ostatnio właśnie zalegalizowała eutanazję parę tygodni temu. Ja tam byłem dlatego, że zrobiłem film o Mary Wagner, która w Kanadzie przeciwstawia się prawu, które pozwala bezkarnie odbierać życie nienarodzonym. No to jest Kanada. Witryna wystawowa współczesnej demokracji. Proszę Państwa, to nie są wzorce dla nas. To nie jest poziom, do którego na 1050-lecie chrztu Polski mielibyśmy aspirować. I nie ma żadnych powodów, żebyśmy szli z prądem, żebyśmy przyjmowali bezkrytycznie głos jakiejś wydumanej, demokratycznej większości. Mówię wydumanej, no bo przecież, cóż, tyle wiemy o głosie tej większości, ile nam powiedziano w telewizji. Prawda? Dlaczego mielibyśmy my, Polacy, my, katolicy, stawać po stronie silniejszego? Dlaczego demokratyczny przesąd, że po stronie większości słuszność, po stronie większości prawda? Dlaczego my ten przesąd przyjmujemy? Nie można go przyjmować. Takimi uwagami się dzielę i cóż, pewnie jest pora, żebyście Państwo zabrali głos, bo na pewno są jakieś uwagi albo pytania, na które mógłbym próbować odpowiedzieć. Zachęcam Państwa do aktywnego udziału. Bardzo bym prosił tylko o krótkie formułowanie nurtującego nas problemu, ewentualnie z prośbą o stanowisko Grzegorza Brauna w konkretnej sprawie, bez może manifestów, własnych złotych myśli. Bardzo proszę, na to będzie czas może przy innej okazji. Wykorzystajmy tutaj jeszcze tą godzinkę przed mszą świętą, przed innymi spotkaniami, które we Wrocławiu są o godzinie 19, zaraz powiem o tym. Także ku zbudowaniu krótko i na temat. Bardzo proszę. Nie chciałem Państwa zniechęcać rzeczywiście. To sprzeciwnie. To może ja pozwolę sobie takie fajne pytanie, które było zadawane Panu Grzegorzowi za tą postanowę wody. Panie Grzegorzu, jedna z uczestniczek polskiego spotkania w Kanadzie
zadała takie pytanie odnośnie oceny pańskiej względem pana świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Ja odwrócę to pytanie, zadam panu pytanie, jak pan ocenia kandydaturę Andrzeja Dudy, biorąc pod uwagę fakt, że jako członek partii, która desygnuje go na ten urząd, brał udział w obradach Knesetu w zeszłym roku w Krakowie. Bo jakby nie było, to zaważyło na moim głosie, jeśli chodzi o oddanie na tego pana kandydata swojego głosu. Nie ukrywam, jest pan moim faworytem. Wiem, że bardzo obserwuję pana, jeśli chodzi o nie tylko internet, ale i o to, co się dzieje. Pochwalę się, że przyjechałem w zeszłym roku w Düsseldorf, jeśli chodzi o manifestację w zeszłym roku organizowaną. Bo panie pana, kiedy został pan zatrzymany przez ten kap kulkowy sam na okresie dwóch dni. Wielki szacunek, panie Grzegorze, ale proszę odpowiedzieć szczerze na te moje pytanie. Jestem pod wrażeniem pańskich ocen co do gwiazdy śmierci, co do państwa, które gdzieś z zaplecza steruje tym rządem warszawskim. Bardzo dziękuję, dziękuję za życzliwe słowa. Pan przyjeżdżał w zeszłym roku z Düsseldorfu, żeby zasilić szeregi demonstracji pod tutejszym aresztem, w którym czasowo przebywałem. Bardzo za to dziękuję. A padło pytanie o mój stosunek do kandydującego z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość pana Andrzeja Dudy. No to bardzo, powiedziałbym, szczegółowe pytanie. Ja tutaj wykładałem mój ogólny stosunek do państwa i pryncypiów, a pan jednym susem, pan mnie tutaj sprowadza na ziemię i pyta mnie pan, no to co ja sądzę o innym kandydacie na kandydata. No to tak bardzo konkretnie. Ja bardzo dużym szacunkiem darzę tak poważnych urzędników, jak pan Andrzej Duda. Sądzę, że Rzeczpospolita bardzo potrzebuje dobrych, posłusznych urzędników, którzy realizują politykę wytyczaną przez ich najwyższych przełożonych, czy to ministrów, czy prezydentów. Myślę, że Rzeczpospolita bardzo potrzebuje takiej lojalności, jaką pan Andrzej Duda w swoim życiu, w swojej praktyce politycznej szereg razy przejawił. No ale właśnie jedni mogą i powinni być lojalnymi wykonawcami, a inni powinni nadawać kierunek polityce. Żeby nadawać kierunek, trzeba, no cóż, mieć jasne pryncypia, widzieć zagrożenia, no a żeby widzieć zagrożenia i móc je pokonywać, móc się im przeciwstawiać, no to trzeba je na początek w ogóle spostrzegać, nazywać po imieniu, prawda? Nie da się zapewnić narodowi polskiemu i państwu bezpieczeństwa, jeśli na część zagrożeń pozostaje się ślepy. Jeśli część zagrożeń zostaje zawsze rytualnie przemilczana, prawda? No to trudno walczyć, trudno utrzymać kierunek, no jeśli właśnie z jakichś przyczyn, ponieważ hołdujemy pewnemu formatowi poprawności politycznej, upieramy się o pewnych rzeczach nie mówić. Po prostu nie mówić. Jakżeż można mówić o polskiej polityce wschodniej, jeżeli jej dogmatami są, tu nie piję wprost do tego kandydata, bo o jego koncepcjach geopolitycznych zgoła nic nie wiem. Po prostu nie dał mi się poznać jako wyrazisty geostrateg. Więc odniosę się do koncepcji politycznych tej partii, którą on reprezentuje. No, z całego tak zwanego testamentu świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, co zostało? Co zostało? No zostały tajemnicze miny o naciskach strasznych, tak, które rzekomo wykluczały niepodpisanie tak zwanego traktatu lizbońskiego, który był, przypomnę, aktem zrzeczenia się suwerenności państwowej.
Otóż my nic dalej nie wiemy o tym, w jakich to okolicznościach nastąpiło podpisanie tego traktatu. Wiemy tylko, że rzekomo jakieś straszne naciski. No więc czy to jest testament do realizowania, czy to jest dziedzictwo, nie wiem. Cóż, symboliczna sprawa, ta ekshumacja w Jedwabnem, prawda? To jeszcze świętej pamięci Lech Kaczyński nie odpowiada za to jako prezydent Rzeczypospolitej, ale jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Wstrzymanie ekshumacji w Jedwabnej. No cóż, proszę Państwa, gołym okiem to widać, prawda? W tę noc oskarową widać, jakim strasznym cieniem na przyszłości Polski położyło się to zamknięte przedwcześnie, niedokończone śledztwo, co pozwoliło wprowadzić do światowej historiografii, do kanonu, dzisiaj już właściwie szkolnego, pozwoliło wprowadzić antypolską, nieopartą na konstatacjach naukowych, nieopartą na faktografii, antypolską, polakożerczą legendę. No i czy to jest testament jakiś do realizacji? No w pewnym sensie trzeba by to podjąć, po prostu trzeba by tę ekshumację wznowić, dokończyć. Była zbrodnia, musi być śledztwo. Rzeczpospolita na swoim terytorium nie może tolerować takich strasznych zbrodni, nieukaranych, nierozpoznanych. No z całej tej polityki zagranicznej, polityki międzynarodowej, jedyna rzecz, jaka zdaje się może jeszcze została, no to ta słynna polityka jagiellońska, prawda? Zawsze jak się chce wzbudzić sentyment za tą prezydenturą, no to się mówi polski państwowiec, polityka jagiellońska, szerokie horyzonty, sięganie aż po Kaukaz z wizją opierania suwerenności Polski na odwołaniu się do ducha wolności u innych narodów Europy, nie tylko środkowej. No, no dobrze, wszystko pięknie, tylko jak w praktyce ta polityka jagiellońska wygląda? No ona wygląda tak, że dogmatem, jeśli idzie o wschód, to jest nierozmawianie z panem prezydentem Łukaszenką i to ma wystarczać za całą polską politykę wschodnią, a na południu to jest nierozmawianie z panem premierem Orbanem, prawda? No. Jak pan Duda się do tych spraw odnosi, ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem, ale myślę, że jeśli dzisiaj polityk polski milczy w takich sprawach, no to to źle, prawda? To źle, powinien mieć jakieś zdanie. I dlatego wracam do punktu wyjścia z całym szacunkiem, z całą sympatią. Gdybym mógł o tym decydować, no to na pewno rozważyłbym powierzenie panu Andrzejowi Dudzie jakichś naprawdę odpowiedzialnych zadań w kancelarii prezydenta. Tak. Na pewno bym to rozważył, ale czy z tej strony możecie państwo liczyć na pryncypialne podejście do sprawy i czy możecie liczyć na to, że zostaniecie przynajmniej ostrzeżeni o niebezpieczeństwach, nawet jeśli w aktualnie opłakanym stanie państwo polskie nie będzie w stanie, gdyby w ogóle jeszcze to państwo wróciło, prawda? Nawet jeśli nie będzie w stanie tym niebezpieczeństwom sprostać, jeśli nawet nie będzie w stanie tych niebezpieczeństw zażegnać, no to na miły Bóg Polakom przynajmniej się należy informacja, co się kroi i co jest grane, tak? Przynajmniej Polacy powinni to wiedzieć, żeby, życzę nam wszystkim długiego życia i wszystkiego najlepszego, ale żeby przynajmniej świadomość tego, co z nami robią, żeby mogła być zachowana. No bo nie ma nic smutniejszego niż ten widok narodu polskiego, który do dzisiaj nie wie, co go trafiło. Co go trafiło, ba, w sprawach jeszcze dawnych, jeszcze XVIII-XIX-wiecznych, a na upartego, jeszcze i wcześniej można tego szukać, tej błogiej nieświadomości. Jeśli nie rozpoznajemy naszych wrogów i przyjaciół, jeśli nie jesteśmy w stanie ich rozpoznać, no to jakże mamy zadbać o suwerenny byt państwowy, jeśli my się na siłę przyjaźnimy z ludźmi, którzy kultywują tradycję chciałem szerzej niż pan to ujmuje,
chciałem to tak ująć, no, że to są tradycje, których integralnym elementem jest bardzo pryncypialne zdecydowanie przeciwstawianie się niepodległości Polski. Proszę bardzo, tu mamy pytanie z przodu, a zaraz tył zauważam. Ja chciałbym zapytać o jakieś kwestie gospodarcze. Jak to pan widzi, jak powinna się rozwijać polityka gospodarcza Polski? Pytanie krótkie o pakiet spraw gospodarczych. Krótka sprawa. Sprawy gospodarcze. Już wyżej parę zdań na ten temat powiedziałem, ale chętnie powtórzę. Podatków jak najmniej, jak najprostsze. Prosta sprawa. Nie mogą Polacy być gorsi niż inni. Ja nie żądam żadnych przywilejów ani dla siebie, ani nie oczekuję, że Polacy będą jakimś wśród narodów dzieckiem specjalnej troski, ale rozejrzyjmy się właśnie po innych i zapytajmy, dlaczego Polakom nie wolno tych różnych rzeczy, które mogą inne narody. Dlaczego Polak, kiedy chce podjąć działalność gospodarczą, tak, musi być przeczołgany, następnie sprowadzony do parteru i musi żyć pod nieustannym terrorem kontroli. Państwo wiecie, że urzędy skarbowe, do tego już dochodzimy, że urzędy skarbowe nie będą musiały, taki jest projekt, ja nie wiem nawet na jakim etapie to jest, że urzędy skarbowe, żeby windykować należności, nie będą musiały czekać na żaden wyrok sądowy. Tak. Sprawa nie będzie musiała iść do sądu, żeby urząd skarbowy mógł zająć to, co tam się... Cały czas można. O tak, no tak, tak, ale to tutaj już chodzi, prawda, o po prostu przejmowanie przez urzędy skarbowe nieruchomości bez pośrednictwa tej instancji sądowej komorniczej. Ja nawet nie wiem, czy to urząd skarbowy będzie nasyłać na nas komornika, czy nawet już tego komornika nie będzie potrzebował, prawda? No to są rzeczy karygodne. Polacy powinni mieć w tej mierze tyle wolności co najmniej, ile mają je inni. I powiedziałbym wzorzec, skąd trzeba czerpać. Pamiętam, to było jakoś tak, no nie dalej niż 15 lat temu, że się ówczesny kanclerz niemiecki zirytował i lekko uniesionym głosem z jakiejś trybuny wypominał, że to jest karygodne, że Polacy mają niższy podatek w jakiejś kategorii, prawda? To kanclerz Schröder. On się tym irytował, a to chodziło o jakieś tam ułamki, prawda, nędzne, promile. No to mój Boże, jak się Schwab denerwuje, że mamy niższy podatek, to musi w tym być coś dobrego dla Polski, prawda? Dlaczego to nie jest dyrektywa dla polskiej polityki gospodarczej? Generalnie to, co nie jest zakazane, powinno być dozwolone, a to, co zakazane, no, to bardzo poważna sprawa, z jakimikolwiek zakazami, prawda? My przecież rozumiemy, że tak poważna rzecz jak odjęcie człowiekowi wolności, to jest sprawa, w której decydować musi sąd, prawda? To rozumiemy, że tylko sąd może nam odebrać wolność. A dlaczego się zgadzamy na to, że to nie sąd odbiera nam wolność do posiadania broni? Dlaczego się na to zgadzamy? Moim zdaniem taka rzecz powinna być rozstrzygana w sądzie. Polacy są narodem powszechnie rozbrojonym i to nie jest, nie a propos dygresja, bo ja myślę, że polityka fiskalna bardzo się z tym wiąże, że jeśli rząd federalny w imperium amerykańskim jeszcze się ciągle troszkę mityguje, jeszcze się hamuje, no to właśnie dlatego, że tam mamy nie tak zredukowane jak u nas prawo do posiadania broni. No, że mówiąc krótko, władza bierze to pod uwagę, że nie ma do czynienia z ludźmi bezbronnymi. Władza się musi mitygować. Jak się Boga nie boi, no to niechaj bierze pod uwagę to, że się czasem właśnie może wyczerpać cierpliwość narodu. No ale my jesteśmy spacyfikowani. My jesteśmy powszechnie rozbrojeni. Polityka gospodarcza, no ja znam, dla mnie polityka gospodarcza to jest po prostu znajomość konkretnych ludzi.
konkretnych przedsiębiorców. I ja znam te historie. Znam tych ludzi borykających się z dylematem, czy wyprowadzić swoją działalność gospodarczą na Cypr, tak? Czy na Maltę, tak? Czy na Cypr, czy na Maltę. No to jest przecież chore, prawda? Dlaczego na Malcie, dlaczego nie doprowadzić do tego, żeby na Cyprze i na Malcie zastanowili się, czy nie przenieść swojej działalności gospodarczej do Wrocławia? Na czym jeszcze polegają już nawet nie rozterki, tylko udręki, tak? Męczeństwo polskiego przedsiębiorcy, na czym polega? No na tym polega, że na dodatek jeszcze to on jest winien. Że cały aparat propagandowy, najpierw aparat fiskalny, aparat wyzysku fiskalnego jest na niego napuszczony, a my mamy nawet specjalną przecież policję fiskalną. Państwo może nie wiecie, że jest specjalna bezpieka od podatków, że są tak zwane grupy realizacyjne urzędów skarbowych, czyli po prostu tacy normalni komandosi, którzy wpadają jak w filmie Brazil Terry Gilliama przez okno, prawda, i tam rzucają na glebę tego, co to właśnie nieopatrznie przejawił talenta gospodarcze, jakąś inwencję, jakąś przedsiębiorczość. To są straszne sprawy. Straszne sprawy. No, marzy mi się Polska jako ten kraj, do którego z Cypru i z Malty i z Niemiec wszyscy starają się przeprowadzić, wszyscy pchają się drzwiami i oknami, żeby tutaj działalność gospodarczą prowadzić. A nie dokończyłem poprzedniej figury, że nie dość, że właśnie napuszczają, mogą napuścić służby na każdego pana kluskę, no to jeszcze na dodatek lud jest tutaj omamiony, zaczadzony tą post-PRL-owską propagandą, w której każdy, kto jakąś działalność gospodarczą prowadzi, no to czyimś kosztem, prawda? To jest wyzyskiwacz, krwiopijca, obszarnik, kułak. To jest ten repertuar propagandy komunistycznej. No z tym trzeba skończyć. Wolność, wolność. Czyli jedna wielka specjalna strefa ekonomiczna w Rzeczpospolitej. Proszę bardzo. Panie Grzegorzu, ja mam pytanie takie. Czy wspomniał Pan o projekcie rezerwatu? Czy nie lepiej jakby eksplanuje to zjawisko, pojęcie getta? Bo mamy podział taki, że zostajemy w pewnym obrębie jako Polacy, jesteśmy szykanowani, mamy pozory władzy, mamy policję rozrośniętą przynajmniej do oktopusa, tak? Jest 7 głównych policji i zostaje nam, jak Pan wspomniał, flaga i hymn. Piosenka i chorągiewka. No, zostałem dokładnie. Czy to nie jest, czy... Ale konkretne może sformułowanie pytania. Czy... To jest jedno, a drugie odwołał się do tego, co Pan powiedział. Jak w świetle tego, co Pan powiedział, wygląda Pana oczami, z Pańskiej perspektywy, dyrektywa Władimira Putina o dostępie do broni w Rosji, która została bardzo zliberalizowana. Powtórzę dla osób z tyłu, które mnie słyszały. Pierwsze pytanie z kategorii narodowościowych. Kto ma być na terenie Rzeczpospolitej zamknięty w getcie? Dla kogo jest to państwo? I drugie pytanie o skomentowanie stosunku Władimira Putina wobec swoich obywateli, jeżeli chodzi o posiadanie broni. No tak, ta figura, którą Pan zaproponował.